your parents and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted for someone else? If we go down and we go down together, they'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down and we go down together, we'll get away with everything, let's show them we are better. We're staying in Paris, let's show them we are better. Let's show them we are better. Ciutkie wibruje. Filmik ten odleżał swoje na dysku. Oj, poleżał sobie. Prawie zapomniany, ale też i czekał na taką właśnie chwilę. Chwilę, gdy za oknem aura mało sprzyjająca motocyklowym wojażom. No bo choć niby się da, to jednak to nie to samo co w sezonie, w dobrej pogodzie, przy dłuższym wypadzie. Tak więc dziś odgrzewam materiał z takiego właśnie dłuższego wypadu z września 2020 roku. 3 dni jazdy, 1600 km nawinięte, do tego świetny motocykl Harley Davidson Road Glide Limited i jeszcze lepsza lokalizacja – Dolny Śląsk. Oczywiście zwiedzania jakoś wiele nie będzie, to nie mój styl. Fajnie jest coś oglądać po drodze, ale mi wystarczy często widzieć co mijam, rzucić okiem z fotograficznego punktu widzenia, w tym wypadku zazwyczaj okiem drona, no i lecieć dalej. Bo jak na moto wypad, to w końcu jazda jest celem numer jeden. Co za tym idzie? Oczywiście na celowniku znalazła się droga 100 zakrętów. No być w okolicach na Dolnym Śląsku i o nią nie zahaczyć? Nie godzi się. No ale to po kolei. Pierwszy dzień dojazdówka. Dzień praktycznie autostradowy, więc tempomat na 140 i elegancko, na luzie mimo sporego ruchu dolatuje do pierwszego miejsca zaznaczonego na trasie. Kraina wygasłych wulkanów. Ale to tylko przelotem. Taka szybka fota z prawdziwym polskim wulkanem w tle i lecimy dalej. Kolejny na liście Zamek Książ. Ten kolos korcił mnie niesamowicie, zwłaszcza jego perypetie i legendy z okresu II wojny światowej. Wiecie, bursztynowa komnata i takie tam. Tu nawet byłem gotowy na zwiedzanie, tylko zwiedzanie nie było gotowe na mnie, bo generalnie dotarłem za późno, do tego sytuacja ze świrusem 19 i zwiedzanie na ten dzień zakończone. Także szybki spacer po parku wokół zamku, pakiet w dronie wylatany, miejscówka odznaczona z punktów trasy i długa do miejsca noclegu. Dzień następny. Cel główny? No wiadomo, trasa 100 zakrętów. Cele poboczne? Na przykład twierdza Srebrna Gula. Fajny kolos, świetnie usytuowany, widoki z lotu drona super, ale co mnie bardziej uradowało, to sama droga prowadząca do twierdzy, myślę jakieś 5-6 km, naprawdę fajnych winklów, z dobrą nawierzchnią, fajnymi widokami, a że wcześniej było to i małym ruchem, także ekstra. Od twierdzy szybki przelot w kierunku Radkowa, a tam wbiłem się na DW387, czyli tą dolnośląską mekkę motocyklistów. I powiem tak, przez jednych zachwalana, przez drugich olewana. Moim zdaniem jest ok. Choć tyłka może nie urywa, niemniej jak ktoś się nie naoglądał vlogów np. polskiego motovloga i amerykańskiej drogi 100 zakrętów, którą Mike tam pokazywał, to zawiedziony na pewno nie będzie. Asfalt w większości spoko. Ilość i skomplikowanie zakrętasów bardzo spoko. Jest banan na twarzy, ale na mnie wrażenie zrobiło bardziej wszystko to co wokół. A fajnie pokręcony asfalt to tylko dodatek do reszty. No w końcu, wiecie, droga biegnie przez rezerwat gór stołowych. I to właśnie rezerwat robi robotę. To jak przyroda narysowała niesamowite widoki, które mijamy. I na których ciężko jest się skupić. Z dwóch powodów. Jak jest pusto i możemy powiedzmy, że zaszaleć, to zakręty w połączeniu z licznymi urwiskami i symbolicznym zabezpieczeniem krawędzi jezdni bardzo dobrze działają na wyobraźnię i motywują do skupienia. Z drugiej strony, jako że jest to rezerwat, to turystów zazwyczaj raczej nie brakuje, więc ruch nie jest tak płynny, jakbyśmy sobie tego życzyli.
Tak więc 22 km drogi, sporo fajnych serpentyn, sporo spowolnień ruchu, bo tu powolne auto, tam liczne wejścia na szlaki i te max 30 minut jazdy, jakie zabiera nam trasa 100 zakrętów, mija nie wiadomo kiedy. Kończyłem odcinek z takim niedosytem, chciałem więcej, ale wiedziałem, że jak wrócę, to znowu turyści, samochody, szlaki itd. itd. No ale że jestem na Dolnym Śląsku, to tutaj krętych dróg prawdopodobnie nie zabraknie. I takie też starałem obierać sobie jako cel, ustawiając nawigację. Spokojnie było widać drogę. No. Nawigację na dalszy cel podróży, czyli Czechy i muzeum marki Tatra. Ale tych samochodów, nie piwa. Trasa 220 km. Ruszając z Kudowy w miejscowości na wysokości Ludowe, odbiłem na Czechy, na drogę wiodącą prawie idealnie wzdłuż granicy. Kawałek po naszej stronie i spory kawałek po czeskiej. I odcinek ten to niezłe zaspokojenie niedosytu po szybko przybytej drodze 100 zakrętów. Wąskie dróżki z niezłym asfaltem, zresztą Charyka na powiedz nie boi się żadnych wybojów, jakby co. Były momenty na tej drodze, jak mijane miasteczka, gdy myślałem, jakim ja cudem znalazłem się w Alpach. Nie wiem, co ci Czesi mają, ale taki jakiś podobny klimat. No fajny taki. Niestety dość szybko się skończył, jak i czeskie górskie serpentyny. Większość drogi do muzeum to niestety długie, proste i po płaskim bardzo przepisowo. Czesi, Jezu, jak oni przepisowo jeżdżą. Niemniej cel podróży, rewelacja. O muzeum Tatra napisałem na blogu, jest tam też pełna galeria zdjęć, także jak coś, link w opisie filmu. Kończąc film, wypadałoby powiedzieć kilka słów o maszynie, bo ta nieustannie zaskakuje mnie. Wciąż nie mogę się nadziwić, jak Amerykanie to ogarnęli. Starej daty piec, toporna skrzynia, jakby młotem wbijane biegi, niby prosta budowa motocykla, strasznie duża masa, prosty zawias. Ale jak ten skubaniec słucha się kierowcy? To oczywiście nie jest poziom jakiegoś sporta, czy nawet turystyka. Moim Benelli taką trasę 100 zakrętów mimo połowy mocy przejechałbym pewnie połowę szybciej. Ale nawet Harym, grupę turystyków, w tym sporą część GS-ów, tych największych, dogoniłem, utrzymywałem się za nimi bez najmniejszego problemu. Także no, szapoba dla tej maszyny. Zdarzyło się oczywiście popełnić błąd tu i ówdzie, ale taki bardzo łatwy do opanowania. No nie wiem, no dla mnie to jest niesamowite, naprawdę. Taka krowa z taką trakcją, coś pięknego. Dajcie mi tylko Road Glide Speciala, tego bez tego centralnego dużego kufra, zdecydowanie fajniej wyglądającego i mogę takim jeździć na co dzień. Kwestie autostradowe, co logiczne, są naturalnym jego środowiskiem. Łykamy kilometry w niesamowitym komforcie. Co istotne też, nie za wiele palił, udało się utrzymać wynik poniżej 5 litrów na każdą setkę, co przy tej mocy, masie i pojemności chyba niezły wynik. Świetnie dawała sobie radę nawigacja. No bo wiecie, w dobie telefonowych map online ta pokazywała drogę z fajną oprawą graficzną, bardzo szybko dostosowywała się do objazdów, nawrotów i takich tam innych, wskazywała listę najbliższych stacji zaraz po wykryciu niskiego poziomu paliwa. No taki naprawdę fajny bajer, do tego przydatny, a przecież to nie jest takie oczywiste. Ten konkretnie motocykl to zdecydowanie nie mój styl, ale to wyposażenie, komfort jazdy i moc. No mógłbym z tym żyć i tym bardziej szalenie ciekaw jestem, jak będzie jeździć na przykład Pan Ameryka, którą to zdecydowanie będę musiał porwać na przejażdżkę. Może mi się uda wyrwać takową. No ale to jak się pokaże. Także miejmy nadzieję, że już wkrótce. A teraz wracam do rzeczywistości, kończę swój monolog, żegnam się z wami. Jak zwykle dzięki za oglądnięcie i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, cześć.